Brak dostępnych środków. Znowu. Kochana, blokujesz kolejkę ludziom, którzy, no wiesz, mają kasę. Spróbujmy raz jeszcze. Proszę, to jest prezent na urodziny syna. To dla niego bardzo ważne. Kochana, ja nie mam całego dnia na pogaduszki. Jeśli nie masz kasy, to wyjdź ze sklepu, dobrze? Mogę prosić pańskie zakupy? Przepraszam, ale nie można tak traktować klientów. Proszę obsłużyć tę panią, a potem mnie. Dobrze? No to jeszcze raz. 350, tak? Tak. Masz szczęście. Ale musisz jeszcze zapłacić 150 w gotówce. Tak, jasne. Proszę. Dziękuję. Następny. Witaj, kochanie. Tak, zaraz będę i mam dla ciebie niespodziankę. Zaczekaj chwilkę. Nie, 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 nie. O nie. Hej, nic ci nie jest? Widziałem, nie. Co się stało. Dlaczego? To prezent dla synka. Och, idiotka ze mnie. Uspokój się, już dobrze, już dobrze. Co ja mu powiem? Och, to nie do wiary. Słuchaj, będzie dobrze. Wezwiemy policję. Policję? I co powiedzą? Że jestem bezmyślną i nieodpowiedzialną matką? Nie, proszę, nie mów tak. To nieprawda. A co? Nie mam racji? Co ze mnie za matka, skoro nie mogę dać dziecku prezentu na urodziny? Dobra matka to nie ta, która kupuje dziecku drogie prezenty. Tylko ta, która daje mu czas, miłość i troskę. Nie masz o niczym pojęcia. Nie potrzebuję twoich cennych rad. Proszę, nie bądź na mnie zła, dobrze? Próbuję tylko pomóc. Albo wiesz co, może po prostu dam ci kasę, dobrze? Czego ode mnie chcesz? Niepotrzebna mi pomoc. Już po wszystkim, prezent przepadł. Tatuś przyszedł. Co? No chodź, pokażę ci, co mi przyniósł. Cześć, Hanna. To dla twojego syna. Dlaczego nie powiedziałeś, że przyjdziesz wcześniej? Tom, to też mój syn. Mogę go odwiedzać, kiedy tylko chcę. Tak, ale mieszka ze mną. Więc następnym razem uprzedź mnie, proszę. Otwieraj. I co? Jak ci się podobają? Niezłe, prawda? Popatrz na nie. Cały zestaw. Wystarczy wziąć i iść do klubu i niczego więcej nie trzeba. Sprawdzają się na finiszu. E? Nie wstydź się. Weź go. Fajny, co nie? Tak, tato. Dziękuję. To jest mój synek. Andrew, on jeszcze nigdy nie grał w golfa. Jest za mały. Nie ma znaczenia. Nauczy się. To golf. Nie ma nic lepszego. Jest. Na przykład fotografia. Naprawdę? To przecież totalnie dziewczyńskie hobby. Ty to popierasz? A ty gdzie masz swój prezent, ha? Pokaż, sprawdźmy, który lepszy. Jest. Nie kupiłaś? O, co za troskliwa i kochająca matka. Zapomniałaś o prezencie. Jest jeszcze w drodze. Niedługo dotrze i zobaczysz go na własne oczy. No, nie mogę się doczekać, dobra. Synu, Tommy! Pobawmy się. Osiemnaście. Gdzie to było? Siedemdziesiąt pięć. Skąd mam wziąć tyle pieniędzy? Co ty tutaj robisz? To jego święto, pamiętasz? Już idę. Okej, więc czekamy. Andrew, zaczekaj. Chcę z tobą pomówić. Zamieniam się w słuch. Potrzebna mi pomoc. Chodzi o Tomiego i jego prezent. Bardzo chciałam kupić mu dobry aparat i kupiłam mu... Skradziono mi go. Wiem, że to moja wina, ale... On zasługuje na prezent. Kupię mu jeszcze jeden aparat, ale potrzebuję pieniędzy. Zwrócę wszystko, co do grosza, obiecuję. O, Hanna, ile ci zajęło wymyślenie tej bajki, he?
ale taka jest prawda. Hana, proszę, przyznaj, że jesteś okropną matką i nie umiesz zaoszczędzić na prezent dla ale syna. Ale ja mówię prawdę. Uwierz mi, mam nawet rachunek. Przestań. Po co ten spektakl? Dobra, już kumam. Dobra. Masz. Ogarnij się trochę, dobra? Robisz z siebie pośmiewisko. A póki co, zabieram Toma do siebie. Co? Nie, Andrew! Tommy, synu? Coś ci powiem. Andrew, nie. Twoja mama nie ma dla ciebie żadnego prezentu. Przez cały czas kłamała. Nie będzie żadnej niespodzianki. Mamo, to prawda? Kochanie... Widzisz? Znowu kłamie. Nie zamierzała dać ci żadnego prezentu. Andrew, wystarczy! Tommy, synku, pójdźmy do mnie, he? Pomieszkasz trochę z tatusiem. Niepotrzebna ci jest taka matka. Pogramy w golfa. Wynajmiemy Cadiego. Co ty na to powiesz, he? Nie, chcę zostać z moją mamą. Tommy, o czym ty w ogóle mówisz, he? Ona nawet nie kupiła ci prezentu. To przecież tylko biedna i niezaradna kobieta. Jesteś pewien, że chcesz z nią zostać? Chyba powinieneś już pójść. Witam, przyniosłem prezent dla chłopca. Jest w domu? Dobry wieczór. Słyszałem, że jakiś chłopiec ma dziś urodziny. To ja! Więc to dla ciebie. Przesyłka od twojej kochającej mamy. Dziękuję. Tylko temu panu. Dziękuję panu. Dobrze, że ci się podoba. Ja nie mogę uwierzyć. Brak mi słów. Ale czemu to zrobiłeś? Wybacz, wiem, że nie chciałaś pomocy, ale byłem świadkiem tej okropnej sytuacji ze złodziejem i nie mogłem tego tak zostawić. Musiałem coś zrobić. To, co się stało, przypomniało mi pewne zdarzenie z mojego własnego życia. Kiedyś spóźniłem się na pociąg. Musiałem kupić nowy bilet, ale okazało się, że nie wystarczy mi pieniędzy. Więc poprosiłem o pomoc. I nikt nie chciał mi pomóc. Ludzie tylko narzekali i szydzili ze mnie. Byłem załamany. Tak jak ty dzisiaj. Wśród tych ludzi był pewien facet. Podszedł wtedy do mnie, dał mi pieniądze i powiedział coś, czego nigdy nie zapomnę. Każda rzecz, którą robimy dla innych, zmienia nasz świat na lepsze. Nosiłem go zawsze przy sobie. A teraz daję go tobie. Dziękuję ci. Wiedz, że dzięki tobie Tom będzie mógł wreszcie robić to, co tak bardzo kocha. I miałeś rację. Brak prezentu nie czyni ze mnie złej matki w oczach syna. Oczywiście, że nie. Jeszcze raz dziękuję. Za wszystko. Nie ma sprawy. Zróbmy sobie zdjęcie. Patrzcie do obiektywu. Gotowe.